Cześć. Tutaj leżę z kanału YouTube Kuba. Jestem wymęczony. Przeszedłem na pustynię błędowską. Piasek taki trudny. Dzisiaj jakaś imprezka. Mało tur. Wyścig był tutaj kolarski. I tu jest pustynia błędowska. Od Olkusza. Z 7 km chyba. O, tak to wygląda. Tam zarasta. Tu, a północną część takich skrawek ma wojsko. A teraz mignę tutaj. Tutaj tam północną część ma wojsko, to chyba wieże obserwacyjne, jak coś tam strzelają czy coś, a tutaj jest mało tur, scena ma być zespół Sako Power, a tutaj o pełno rowerów, tutaj są po prostu te, no, jak oni się tam nazywają, rowerzyści, no a ja idę teraz trochę na tą pustynię, żeby zobaczyć, ale ona tak jakoś może z kilometr to ma, nie wiem, i później zarasta tak tutaj, tak. O, dam trochę w tę stronę. No to sobie zobaczcie, no to tak. No pustynia, no. Ja nie wiem, nigdy nie byłem na pustyni, to nie wiem, jak wygląda pustynia, no. Jest 30 z hakiem, tutaj na 35 jest na tej pustyni. Ja się po prostu nie nadaje, żeby tu stać, tam w oddali widać. Co to jest, Kominy, Olkusz i inne miejscowości, Błędowska, takie większe, co sobie musicie znaleźć, to jest w lewym górnym rogu mapy, jak ja patrzyłem, to ja tam nie wiem, od Olkusza dojechałem z 8 km, to nie wiem, gdzie są inne miejscowości. Ale dla was to pokazuję, bo tak to bym nie przyjechał. No, zobaczcie. No to macie pustynię. No. Wiem, czy to warto, czy nie.